więcej jakości będzie wchodziło po stronie Brookbetu Termalika Nieciecza. Czekamy, czekamy na pierwszy gwizdek arbitra. Właśnie teraz dał sygnał pan Albert Różycki do Dąbrowskiego. Jest Dąbrowski. Dośrodkowanie, Fassbender głową, ale pewnie łapie Grobel. No jeśli tak dalej to będzie wyglądało, to chyba możemy spodziewać się zmian, szczególnie w zespole Termaliki. Dwie minuty doliczone przez arbitra. Daleki wyrzut, spada ta piłka, jest strzał, no i było bardzo groźnie. Chowań instynktownie teraz ratuje Termalikę. Aby zagościć częściej w polu karnym przeciwnika. Przypominamy szybko składy gospodarze. 1 Chowań, 3 Kasperkiewicz, 6 Wolski, 7 Fassbender. No i klasycznie będzie wyrzut na pole karne, czy jednak krótko z Dąbrowskim? Nie, piłka F16, tam jest Trubecha. Rozpycha się były gracz. Jagielloni, strzelona piłka, mamy otwarcie wyniku tego spotkania. Zasłużony gol Andrzeja Trubechy, był dziś najlepszy na boisku i potwierdza to tym strzałem. Zgadza się, był najlepszy po stronie drużyny gospodarzy, ale co znaczy wygrać pojedynek, zrobić przewagę w polu karnym. Decyzyjność strzału również niesamowita. Zrobił coś rewelacyjnego i dzięki niemu drużyna gospodarzy prowadzi 1-0. Przedłużony z nim kontrakt, już zaczyna się spłat. Jest Dąbrowski, Zambrosiewicz. Zambrosiewicz dośrodkowuje. Zamyka to Putiwcew. Putiwcew, strzelona piłka i 2-0. I kto? I Andrzej Trubecha kompletuje dublet. To jest mecz byłego zawodnika Jagiellonii. Naprawdę dziś gra solidne zawody. Zgadza się, a do tego jest jeszcze bardzo skuteczny. Widzimy go drugi raz pod polem karnym w drugiej części spotkania. Akcja. Rozrzucił do Dąbrowskiego. Dąbrowski, lewa noga, Dąbrowski. Ma przed polem karnym Wolskiego, Dąbrowski sam, bardzo blisko trzeciego gola dla Termaliki. No tu widzimy po raz kolejny niezdecydowanie tyle czasu do tego, aby sobie ustawić piłkę. Warcie i również sam od siebie życzę im, aby jak najszybciej przeszli tą drogę i wrócili na swoje. Oj, będzie chyba koniec meczu dla Tomasza Wojcinowicza. Tak też się dzieje. Faulowany Kacper Karasek, a więc no nie będzie. Dobrze wspominał tego debiutu. Warcie Poznań Tomasz Wojcinowicz. Karasek, no i ten ratował się faulem. No zdecydowanie. Ale to jest rzut wolny. Zgadza się, był faul, ale myślę, że pochopna decyzja sędziego Różyckiego, bo było wsparcie, ale wydaje się czasami również to, że nie ma sensu podejmować ryzyka i przyjmować taką piłkę. Karasek ma trochę miejsca, podanie do Wolskiego na wolne pole i będzie rzut karny, tak jest. No tutaj nie. Arbitra, myślę, że... czy nie? Rzut karny, tak. Jest decyzja arbitra, że jest 11. Kasper Michalski zbytnio nie protestuje, więc chyba no zdaje sobie sprawę, że... Szybko. Nie ma jednak rzutu karnego, a więc nadal 2-0 bez 11, żółta kartka, rzecz jasna, cofnięta. No i jeszcze mają szansę Zieloni, bo te dwie bramki na pewno 4 minuty dorzucone przez arbitra. Czy jeszcze tutaj coś wpadnie do siatki? Warty Poznań, Dąbrowski na pole karne, uderzenie głową, spada ta piłka pod nogi Putiwcewa i do gola. Ten weteran pierwszoligowy dokłada asysty, dokłada gola, rzecz jasna. I jest 3-0, czy nie? Nie ma tego gola, został on anulowany, choć wydawało się, że tutaj wszystko było zgodne z przepisami. Chyba doszło do... No i uwaga. Pokazuje na środek arbiter, a więc jednak Artem Putiwcew zaczyna sezon od zdobytej. Powiedziałeś o Warcie i również to poruszaliśmy przed meczem, że Warta mimo wszystko potrzebuje trochę więcej czasu na to, aby się zgrać i wyglądać dużo lepiej. Karnego nie ma, mecz zakończony. Warta Poznań...